Brak zaufania i współpracy to główne powody odwołania Rafała Woźniaka, skarbnika gminy Kawęczyn. Jednogłośną decyzję w tej sprawie podjęto podczas sesji Rady Gminy. Rafał Woźniak tego dnia był nieobecny. Pan skarbnik od 2 dni jest na zwolnieniu lekarskim, na krótkim zwolnieniu lekarskim. Tyle na dzisiaj mogę w tej sprawie odpowiedzieć. Podczas spotkania nie zabrakło rozmów na temat energetyki. O zgłaszaniu reklamacji o obsługach awarii radni rozmawiali z przedstawicielami rejonu dystrybucji Turek. Gościmy dzisiaj przedstawicieli energetyki, ogólnie rzecz nazywając, którzy odpowiadają na, jak pan zauważył, na wiele pytań, kwestii i spraw zgłaszanych nie tylko przez radnych, ale przez zaproszonych gości, w tym sołtysów. A problemy są dość ważne, bo mieszkańcy, sołtysi radni i mieszkańcy bardzo często w ostatnim czasie mieli problem ze zgłoszeniem awarii, otrzymaniem informacji różnych, a związanych z dostarczaniem energii do naszych zakładów pracy, domów, gospodarstw rolnych. Na pytania radnych odpowiadał Tomasz Baran, dyrektor rejonu dystrybucji Turek. Radni najczęściej pytali o możliwość zgłaszania awarii bieżącego, zgłaszania tych awarii, pod jakie numery telefonów, jak szybko te awarie mogą być usuwane. Spotkanie z przedstawicielami energetyki cieszyło się dużym zainteresowaniem radnych i sołtysów. Wsparcie integracji ekonomicznej osób najbiedniejszych było głównym tematem posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Spotkanie miało miejsce w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie. Bardzo ważne było to spotkanie tu w Kawęczynie, żeby pokazać, że już się w powiecie tureckim coś zaczęło dziać, że jest Centrum Integracji, że ludzie zamiast przychodzić raz w miesiącu tylko po zasiłeczek, to codziennie uczestniczą w programie prawie 8 godzin, czy właściwie 8 godzin. W programie takiej aktywizacji są instruktorzy zawodu, uczą się wykonywania różnych prac. Temat okazało się, że jest trochę mniej znany niż by się wydawało tak na co dzień, bo przejawiało się to w zadawanych pytaniach, w stawianych kwestiach. Natomiast po przedstawieniu, po wykonaniu pewnego ogólnego dość wstępu przez panią Basię Sadowską, jak również panią kierownik Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie, panią Elę Tomczak, okazało się, że w tej drugiej części w dyskusji były już praktyczne pytania do pani kierownik Tomczak, która oczywiście na wszystkie te pytania odpowiadała i zakończyło się ustaleniem wstępnego terminu gdzieś w połowie października, gdzie podejmiemy temat na specjalnym spotkaniu już tylko jako jeden, jedyny, żeby cały czas tegoż spotkania poświęcić sprawie ekonomii i integracji społecznej, która jest niestety albo stety wyzwaniem tych czasów. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z powiatu tureckiego, przewodniczący rad, wójtowie i burmistrzowie. Brak zaufania i współpracy to główne powody odwołania Rafała Woźniaka, skarbnika gminy Kawęczyn. Jednogłośną decyzję w tej sprawie podjęto podczas sesji Rady Gminy. Rafał Woźniak tego dnia był nieobecny. Pan skarbnik od 2 dni jest na zwolnieniu lekarskim, na krótkim zwolnieniu lekarskim. Tyle na dzisiaj mogę w tej sprawie odpowiedzieć. Podczas spotkania nie zabrakło rozmów na temat energetyki. O zgłaszaniu reklamacji o obsługach awarii radni rozmawiali z przedstawicielami rejonu dystrybucji Turek. Gościmy dzisiaj przedstawicieli energetyki, ogólnie rzecz nazywając, którzy odpowiadają na, jak pan zauważył, na wiele pytań, kwestii i spraw zgłaszanych nie tylko przez radnych, ale przez zaproszonych gości, w tym sołtysów. A problemy są dość ważne, bo mieszkańcy, sołtysi radni i mieszkańcy bardzo często w ostatnim czasie mieli problem ze zgłoszeniem awarii, otrzymaniem informacji różnych, a związanych z dostarczaniem energii do naszych zakładów pracy, domów, gospodarstw rolnych. Na pytania radnych odpowiadał Tomasz Baran, dyrektor rejonu dystrybucji Turek. Radni najczęściej pytali o możliwość zgłaszania awarii bieżącego, zgłaszania tych awarii, pod jakie numery telefonów, jak szybko te awarie mogą być usuwane. Spotkanie z przedstawicielami energetyki cieszyło się dużym zainteresowaniem radnych i sołtysów.
blisko 2 miliony złotych. Tyle kosztował remont drogi na odcinku Kowale Pańskie Głuchów w gminie Kawęczyn. Budowa trwała 9 miesięcy. W miesiącu czerwcu bieżącego roku rozpoczęliśmy roboty. Utrudnienia tak dla nas, jak i użytkowników wiązały się z tym, że roboty trwały pod tak zwanym ruchem. No wiadomo było, że następowały zwężenia, trzeba było ruchem kierować, bo i musieli kierowcy wykazać cierpliwość, no i my tak to zgrywać, żeby na bieżąco. No i dla nas roboty szły, a jednocześnie za bardzo nie utrudniać i użytkownikom, mieszkańcom. Nowo powstała droga ma duże znaczenie dla gminy, podkreślał starosta Zbigniew Bartosik. Jest to droga łącząca drogę krajową w miejscowości Kowale do granic gminy, do granic powiatu tureckiego. Droga o znaczeniu dość ważnym i istotnym, natężenie ruchu jest to trzecie pod względem ilości przejeżdżających pojazdów samochodowych na tej drodze wśród wszystkich dróg powiatowych. Oddana do użytku droga nie jest jedyną inwestycją w gminie Kawęczyn. Wcześniej wybudowano tam rondo i sygnalizację świetlną, a wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W Kawęczynie chodzi o bezpieczeństwo dojeżdżających dzieci do szkoły. Bo przy tamtym układzie dróg, no faktycznie było to tak silne zagrożenie, że no trudno by sobie to wyobrazić. A w tej chwili no jest skrzyżowanie rozwiązane w sposób nowoczesny, z pasami, z przejściami, są wiaty przystankowe eleganckie. Także uważam, że to jest no jakiś wielki plus dla gminy, dla społeczeństwa, a szczególnie społeczeństwa. Inwestycja została sfinansowana z budżetu powiatu tureckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przystąpiły do konkursu na najlepszą potrawę i zwyciężyły. Mowa o paniach z koła gospodyń wiejskich Stokar, które w gotowaniu pokonały 19 innych kół. Festiwal Kuchni Wielkopolskiej odbył się w Gnieźnie. Serce jury zwyciężczynie podbiły plędzami po naszemu, czyli plackami ziemniaczanymi. Naszą potrawą taką pierwszą wiodącą była gęś faszerowana po tokarsku, ale zawieźliśmy również 3 rodzaje ciast i uczestniczyliśmy w konkursie gotowania na żywo. I tutaj naszym hitem było danie, które tak naprawdę każdy zna od dziecka, czyli plędze po naszemu, tak nazwaliśmy, czyli placki ziemniaczane. Zwykłe po prostu placki ziemniaczane, które każda gospodyni w każdym polskim domu chyba nie ma takiego, żeby placków kartoflanych się nie robiło. Co sprawiło, że akurat te placki wygrały? Nie wiem. Wielkopolska tą pyrą stoi, więc tutaj myśleliśmy, że niby danie, zwykłe, zwyczajne, a okazało się, że przypadło do gustu nie lada jury, ponieważ w jury zasiadał szef kuchni Hoteli Pietrak, więc specjalista i mistrz w tej dziedzinie. Impreza tego typu była pierwszą, ale nie ostatnią, zapowiada senator Ireneusz Niewiarowski. Chcemy to kontynuować w latach następnych, ale chcemy też wzbogacić poprzez takie relacje z samymi kołami gospodyń wiejskich. Uważam, że tam jest bardzo wiele urodzonych liderek i nie tylko w wymiarze tradycji, jak gdyby sytuuje w kuchni, w rękodziele, w śpiewie, ale również w takim liderowaniu całą społecznością. Placki ziemniaczane niewątpliwie staną się specjalnością gminy Kawęczyn. Dwanaścioro uczniów z Kawęczyna otrzymało stypendia, wszystko dzięki Funduszowi Stypendialnemu Towarzystwa Samorządowego. Turek przoduje i to wynika z dobrej współpracy z samorządem. Właśnie Kawęczyn i wójt Jan Nowak jest dobrym przykładem. Od momentu pojawienia się funduszu współpracuje z nami, możemy w związku z tym więcej stypendiów przyznać. Po prostu połowa to jest fundusze gminne, połowa to fundusz towarzystwa. Przyznajemy stypendia uczniom szkół średnich, gimnazjów i również studentom. Tych jest mniej, ale nie mniej są też istotne, między innymi tak zwane stypendium pomostowe na pierwszym roku studiów. W okresie naszego funkcjonowania przyznaliśmy 1800 stypendiów. Nasi stypendyści, absolwenci już bywają, że są po studiach, już pracują. Najstarsi dochodzą do 30 lat. Stypendia przyznawane były na podstawie kryteriów określonych w regulaminie. Minimum to jest 4,7 średnia i dochód rodziny przekraczający 350 zł na głowę. Czyli to jest młodzież, która bardzo dobrze się uczy, a jednocześnie w rodzinie mają niskie dochody.
Wyróżnieni uczniowie już wiedzą, na co przeznaczą otrzymane pieniądze. Moje wyniki były zadowalające. Przeznaczę je na jakieś pomoce naukowe, książki. Chciałabym uczyć się dalej języka angielskiego i rozpocząć naukę języka włoskiego albo hiszpańskiego. Stypendium otrzymuję drugi rok. Dostałem je, ponieważ miałem dobrą średnią, 4,78. No i przeznaczę je na pomoce naukowe. W bieżącym roku szkolnym 2011-2012 Towarzystwo Samorządowe przyznało 126 stypendiów. Od początku istnienia fundusz przyznał ich łącznie ponad 1800. Mieszkańcy Kawęczyna zapoznali się z zasadami przystąpienia do grupy zakupowej Tureckiej Izby Gospodarczej. Chcieliśmy przybliżyć lokalnym przedsiębiorcom możliwość korzystania z usług, jakie oferuje Turecka Izba Gospodarcza. Chcieliśmy przybliżyć również nasz nowy produkt, którym są grupy zakupowe. Jest to nasza nowa inicjatywa, która w działaniach została zaprogramowana na rok 2011 i z sukcesem osiągnięta. Mamy dalsze pomysły na rozwijanie współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą, zapewnił wójt Kawęczyna Jan Nowak. Spotkanie informacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Dla mnie najciekawszym tutaj rozwiązaniem, którym przedstawiono, były grupy zakupowe. I tutaj myślę, że dobrze było skorzystać właśnie, jeśli chodzi o zakup paliw, energii czy innych środków, które są kosztami niemałymi w firmie i obniżenie ich, tak jak między innymi usługi teleinformatyczne, obniżenie przynajmniej kilka czy kilkaset złotych miesięcznie dałoby na pewno jakieś tam relatywne zyski. W celu wynegocjowania korzystnych cen u dostawców grupy zakupowe łączą kilka mniejszych podmiotów w całość. Dwadzieścia 5 osób podniosło swoje kwalifikacje i zdobyło doświadczenie zawodowe. Wszystko w ramach projektu Wspólna Przyszłość, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie, gmina Kawęczyn. Uczestnicy projektu niezbędną wiedzę zdobyli podczas warsztatów szkoleniowych. Był to warsztat budowlano-remontowy, ogrodniczo-porządkowy, agroturystyczny, opieki nad dziećmi, osobami starszymi oraz budowlano-remontowy. Warsztaty te pomogły tym uczestnikom zdobyć umiejętności praktyczne w danym zakresie działania. Centra integracji są potrzebne, niosą pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, czyli osobom bezdomnym i bezrobotnym. Centra integracji myślę, że są niezwykłą formą takiej aktywnego pomagania. Proszę sobie wyobrazić, że pomoc może dodawać mocy ludziom, a może jej mocy ujmować. I w centrach integracji właśnie jest to pomoc, a w słowie pomoc jest słowo moc. I w centrach integracji to jest ta forma pomocy, która dodaje ludziom mocy. W przyszłości Centrum Integracji Społecznej planuje powołać kolejną grupę uczestników, która będzie nabywać i rozwijać umiejętności na rzecz rozwoju zawodowego i społecznego. Obierali ziemniaki na czas i szatkowali kapustę. Mowa o uczestnikach pikniku rodzinnego w Młodzianowie. Organizatorem spotkania było Centrum Integracji Społecznej. Piknik polega na lepszej integracji ludności miejscowej z CIS-em, a także ze wszystkim społecznością na terenie gminy. Struganie ziemniaka na czas, struganie na długość ostrużyny, szatkowanie kapusty, jak również mamy kilka konkursów dla dzieci. Przenoszenie ziemniaka na łyżce, w skakanki, rzucanie szarfy, pajacyk i mucha. No również mamy dla dzieci różne atrakcje, jak malowanie twarzy. Pomysłów na obieranie ziemniaków w konkursach nie brakowało. Zajęłam 3. miejsce, ale ostrugałam 2 kartofelki na czas, ale nie to, żeby tam ostrugać na grubość, na tegoś, tylko żeby na dokładność. Spotkania w Centrum Integracji Społecznej to doskonały sposób lokalnej integracji, podkreślał Tadeusz Krupiński, przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn. Jest już w tym roku tu drugi piknik, bo wcześniej był też zorganizowany piknik, w którym też sporo ludzi uczestniczyło. To stanie się jakimś ośrodkiem takim, chociaż na krańcu gminy, ale będzie takim centrum, w którym można będzie integrować społeczeństwo do całej, nawet można powiedzieć, gminy. Na zakończenie spotkania rozegrano turniej piłki siatkowej. Kartofle, kartofle. W
Wiersze o ziemniakach i piosenki z Pyrą w roli głównej zdominowały święto kartofla w Skarżynie. Ta impreza odbyła się w gminie Kawęczyn już po raz 12. Tego dnia na uczestników czekało wiele atrakcji. Wszyscy mogli sprawdzić swoje umiejętności w grach, zabawach i konkurencjach. Konkurs na konstrukcję ziemniaczaną. Poza tym konkurs na najcięższego kartofla, ale także reklama kartofla w formie plastycznej. No i tradycyjne obierki w wykonaniu naszych zaproszonych gości. Do konkursu związanego z precyzyjnym obieraniem ziemniaków przystąpili sami panowie. Wśród nich nie zabrakło wójta Kawęczyna Jana Nowaka. Pan wójt jest bywalcem naszego święta każdego roku, czyli uczestniczył już 12 razy w naszym święcie i oczywiście tradycyjnie zaszczyca nas swoim udziałem w różnego rodzaju konkursach. No, przykłada wszelkich starań, żeby konkurs był przeprowadzony bardzo dokładnie i w profesjonalny sposób wykazuje się z powierzonego obowiązku konkursowego. Brałem udział w jednym z konkursów, który polegał na obieraniu ziemniaków. Decydującym tym wagą w tym konkursie była jak najmniejsza, najcieńsza obrana skórka, czyli że w ilość obranych ziemniaków, waga tych ziemniaków była jak najwyższa. Przyznam od razu, że zająłem drugie miejsce. Na wszystkich gości czekał poczęstunek. Gospodynie ze Skarżyna przygotowały bogate menu. Nieodzownym elementem tego już 12 święta, ale od pierwszego są oczywiście placki kartoflane. Ponadto kluchy wszelakiego rodzaju. Dziś mamy kluski z dziurką, skarżyńskie dziady, tak zwane prażoki. Mamy również kluchy do kapuchy, czyli szare, żelazne kluchy. Musimy się integrować, nie warto siedzieć w domu, tak o idei spotkania mówił wójt Kawęczyna Jan Nowak. Takie niedzielne, jesienne popołudnie pewnie wyglądałoby to, czy wygląda niejednokrotnie tak, że mieszkańcy, po prostu ludzie są gdzieś w domach, w swoim gronie i to popołudnie spędzają pewnie w różny sposób, pewnie też pożyteczny. Natomiast tu bym powiedział, że jest szczególnie to sposób pożytecznego spędzenia wśród znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Można porozmawiać, można się dobrze zabawić. Atmosfera, jak pan widzi, tutaj bardzo dobra i uroczystość, impreza bardzo dobrze przygotowana. Mieszkańcy gminy Kawęczyn na święcie kartofla spotkali się w remizie OSP w Skarżynie.